Stanisława Grochowiaka. Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia. Jest teraz w locie, dojrzałym, dokolnym, jakim kołują doświadczone orły. Bunt się uskrzydla tak, jak udorzecznia, bo wpierw to było jakby piaskiem w oczy, turniejem chłopców na słonecznej plaży, a teraz ciężki, teraz więcej waży. Bunt się uskrzydla tak, jak kamień toczy. I pomyśl, czułość, ta świetlista kula, teraz dopiero w mym pobliżu płonie, luzując szczęki, łagodząc me dłonie, bunt się uskrzydla tak, jak się uczula. Marek Bien jest gościem naszym wspaniałym. Tu dzisiaj jest naprawdę... Cześć. Dzisiaj jest inna atmosfera, dzisiaj jest wyjątkowa atmosfera, bo jest Marek. Taki prudniczanin z swojej kości, taki, no, taki swój Marek. Marku, chciałem Ciebie serdecznie przywitać. To wielkie wyróżnienie, zapraszam Cię serdecznie. Wielkie wyróżnienie, że mogę otworzyć tę wystawę, tak Ci obiecałem. I to, co zawsze w Prudnickim Domu Kultury nam przyświeca. Chcemy promować przede wszystkim naszych artystów, naszych wyjątkowych mieszkańców. W tamtym roku wielki koncert Prudnik to my, ale POK nigdy nie próżnował. POK zawsze organizował różnego rodzaju wystawy, które promują właśnie takich ludzi jak Ty. Prudniczan z krwi i kości, którzy osiągają sukces. Musisz sobie do swojej głowy wbić jedno. Jesteś człowiekiem sukcesu. Ja myślę, że co do tego wszyscy nie ma wątpliwości, prawda? Nie ma wątpliwości. Tak, powiedzcie do Marek, jesteś człowiekiem sukcesu. Brawo. Te parę słów, które chcę powiedzieć do Państwa dzisiaj z tego miejsca, no jest dosyć ważne. Zawsze tak lubimy się podpierać jakimiś znaczącymi datami, podsumowaniami. No i z tych naszych obrachunków wynika, że jest to 40. wystawa. I może Edwarda oczywiście były wystawy indywidualne i wystawy zbiorowe, no ale tak Marek policzył, że wychodzi na to, że rzeczywiście jest, ta jest 40. I co jest ważne? Ważne jest to, że pierwsza była u nas w Domu Kultury, w Prudnickim Ośrodku Kultury, już o tej nazwie funkcjonującym, była w 2003 roku. Bo to, że dzisiaj jest 40, no to wszyscy ho, no to znana osoba, super gwiazda prudnicka, gwiazda. No, człowiek sukcesu, jak powiedział pan burmistrz, no, ale to trzeba przypomnieć ten rok, kiedy... Kto był na tej wystawie stąd? Na tej pierwszej... No, ale był, ja wiem, że było parę osób, a nie wszystkie się przyznają. Byłeś. Byłam. No to czemu się nie zgłaszać? No właśnie. No to kawał czasu. Kawał czasu, naprawdę 20 lat to jest jednak bardzo dużo. Ja zanotowałam, że u nas w naszym ośrodku kultury było 5 wystaw. One co jakiś czas się odbywały bez żadnej regularności, ale każda z nich miała bardzo specyficzną nazwę i intrygującą, również ta dzisiejsza. I dlatego mam tą kartkę, żeby sobie nie pomylić tych skomplikowanych tytułów, które wymyślał sam Marek. No więc pierwsza wystawa, nie pamiętamy. Nie pamiętamy, bo nie było jeszcze wtedy stron internetowych, więc nie pamiętamy, jaka była nazwa, ale no, pamiętamy datę, że to był 2003 rok. Fajna nazwa, pamiętam. No tak, ale jest parę osób, które były. Następna, 2012. Przyjdź i zobacz, jaki jestem głupi. Pamiętasz, ten jestem głupi. I tu już jest dokumentacja albumowa wprawdzie, ale mamy te zdjęcia z tego wydarzenia. Dziękować za przybycie. Nie będę też wymieniał, bo pani dyrektor już tu wymieniła i też nie wiem, kto tam jeszcze jest, kogo nie ma. Chciałem, Tomek, wam wszystkim podziękować, żeście zagrali. To jest pierwsza wystawa, gdzie w ogóle ktoś gra. Zawsze się zbroniłem, więc bardzo się cieszę, że akurat to jesteś ty. No i zanim powiem o tej wystawie, jeszcze mam taką fajną informację, bo właśnie była mowa o Tomku Kwiatkowskim. Tomek teraz jest na drugim roku studiów i akurat
dzisiaj o 18 ma rozpoczęcie wystawy zbiorowej we Wrocławiu. Jest po prostu zbiorowa, jest 8 studentów wybranych z jednego roku, których uznali, że warto im zrobić wystawę i akurat dzisiaj o tej samej godzinie też ma właśnie otwarcie, więc chciałem powiedzieć, a Tomek z Prudnika pochodzi i robi progres i na pewno o nim usłyszymy. Tomek też zgłosił chęć następnej wystawy swoich prac, bo jest już gotowy na następną indywidualną, także ja już to jakby wiem, tylko teraz będzie mógł ustalać termin. Dobrze. Ale wiem, że to ma się dziać. Dobra, a nawiązując do tej wystawy, w tamtym roku, 2017, miałem akurat marca w Buchowazach, ta wystawa była też pod tym tytułem. Część obrazów już nie ma, które były w Buchowazach, ale są nowe. I powiem tak krótko, 27 zwierciadeł, bo jest tyle prac wisi. I cel był taki, żeby się zastanowić, że w ciągu dnia, w którym momencie tak naprawdę jesteśmy sobą, tak tacy my, prawdziwi, szczerzy, uczciwi, w którym momencie nie gramy pod jakąś sytuację daną, czy pod jakieś zdarzenie. Nie przydzielamy jakiejś maski, nie jesteśmy złośliwi, nie kopiemy pod kimś dołków, czego, tylko po prostu w którym momencie jesteśmy my. Chyba, że może też tak później jeszcze zastanawiałem, że może nie ma, że może człowiek siebie tak naprawdę nie zna i nie wie, który właśnie jest ten taki prawdziwy. Ja myślę, że w każdej jednej pracy jest tam kawałek mnie. Próbowałem siebie tam troszeczkę dać i ja myślę, że Państwo też, żeby znaleźli tam siebie i tak się właśnie zastanowili, jak właśnie robimy, gdzie jesteśmy prawdziwi, gdzie coś tam, jakiś diabełek z nas wychodzi albo anioły. No i tyle, jakby coś, to jest to u góry. Jeszcze jedna prywata, bo 15 lat temu miałem w MOK-u w Opolu wystawę i nie wiem, czy Tomek jest, ale podejrzewam, że jest i zadał mi Tomek tam pytanie. Ognel, pamiętasz to pytanie, więc ze stuprocentową teraz pewnością stwierdzam, odpowiadam. Moja sztuka nie ma wpływu na hodowlę świń w rodzice. Okay? Zapraszam do oglądania. Słuchaj, zawsze głosy serca. Forza tylko ważna jest.